Witajcie, witajcie moi drodzy, serdecznie. Maszyna, zapraszam do symulatora kolejowego. Maszyna na linię numer 107 w Bieszczadach, którą niedawno sobie ściągnąłem jako dodatek właśnie do tego symulatorka. Także cóż, rozpoczynamy, słuchajcie. Rozpoczynamy jazdę, rozkład jazdy to jest, słuchajcie, z Zagórza do Łupkowa. Tak to, słuchajcie, wygląda. Lokomotywka się tutaj ładnie, słuchajcie, odpala. Pokażę wam mniej więcej, jak to wygląda. Nie RP1, tylko chciałem strzałkami się... Tutaj pięknie zrobiona ta sceneria. Słuchajcie, ten typek tutaj leżący, niesamowite, Bieszczady, słuchajcie, pokonała go, słuchajcie, bieszczadzkie napoje go pokonały, niestety, i go tutaj wywróciło. Bardzo fajny wagonik, tutaj częściowo są, widzicie, przedziały pasażerskie, częściowo jakieś składy rowerowe, coś tego typu. Tutaj jeszcze mam jeden wagonik i tutaj też. Jest i Rafik 85, jest moderator, dobrze, fajnie, cieszę się bardzo, dziękuję za obecność, Rafiku. Także dwa wagoniki dzisiaj. Tu jest taki piękny, pocztowy składzik z czerwonym wagonem, bardzo ładny, kurde, powiem wam szczerze, nie widziałem go wcześniej. I tutaj w ogóle Su-45 będzie wyjeżdżał na szlak. A tutaj z drugiej strony mam jeszcze... inny SU-42, oczywiście, SU-42. Witam Marka, witam Danliego. Zobaczmy sobie mniej więcej, jak to wygląda. Fajny tutaj dworzec, taki nietypowy trochę. Wygląda jak blok mieszkalny. Ja chciałbym sobie tutaj wejść, zobaczyć, jak tutaj to wygląda. Czekajcie, moment. O, tu. Chciałem zobaczyć ten wagon pocztowy, jak wygląda. Tutaj siedzi dwóch pracowników, ok. Tutaj mamy takie jakby półki w tym wagonie pocztowym. No, ciekawie to wygląda. Dziękuję wam za bileciki, moi drodzy. Kto jeszcze nie zostawił dzisiaj biletu na dzisiejszą przejażdżkę, to macie oczywiście do tego możliwość i okazję. Będzie mi bardzo miło. I tutaj widzę, są już kolejne wagony. Dobra, a ja jadę tym, słuchajcie. Ja jadę tym. Zaraz mam nadzieję, że, słuchajcie, będziemy mogli ruszyć. Chcę zobaczyć sobie rozkład jazdy. 47 będzie, 47. Także na spokojnie możemy sobie jeszcze chodzić tutaj po peronie. Marek, czerwony oczojebny. No tak, tak. Tutaj mamy pierwszą klasę. Zagórz, Jasło, Bieszczady. Ja jestem dzisiaj na linii 107. A, tu jest cichutko. Karol jechał na scenariuszu Bałtyk. Tego, co nie mogłeś uruchomić. A, no widzisz, no to... to dobrze, ci się udało. Siema, Sobku, witam serdecznie. Ten wagon jeszcze chyba czeka na pasażerów. Co my tutaj jeszcze mamy? Wagony. Jeden wagon, oczywiście cysterka. Tam tutaj ten żółty mój, to jest mój. SU-42. Mamy jakiś wagon, słuchajcie, towarowy. Tutaj jest jakaś taka... co to jest? Możecie mi powiedzieć, co to jest? Tutaj jest jakiś taki, widzicie, jakby zsypywanie czegoś było z góry. Takie zasobniki są, cztery zasobniki. Co więcej, tutaj są takie ścieżki. Drabinka jest jakaś, po niej się wchodzi zapewne. Tutaj na ten podest. Ale do czego to służy? No kurde, nie wiem. Jakbyście byli w stanie i wiecie, o co tu chodzi, no to... się, słuchajcie, wszyscy wspólnie dowiemy, do czego to może być. Bo ja po prostu nie wiem. Są dwa zasobniki na każdy tor. Anti, to jest maszyna. Darmowy symulator kolejowy. No, ciekawie to wygląda, ciekawie to wygląda.
Dobra, idziemy dalej. Danny, sceneria miała jakąś aktualizację. Danny, scenariusz, linia 107. Dograłem sobie tą linię 107, jak gdyby do tych Bieszczad, więc zdaje się, że coś tam jest, nie? Jeszcze dodatkowo. Sceneria jest realna? Tak. Sceneria jest realna. Słuchajcie, lata, przełom wieków, że tak powiem. Czyli to jest mniej więcej między... no, lata 2000, powiedzmy, tak? 90. lata, 2000. Tak mniej więcej scenerie są... ta sceneria jest mniej więcej zrobiona. Przynajmniej tak jest w opisie scenariusza. To jest kolejowy fotoradar. PKP. Ja ci dam. 10 zł. To jest kolejowy fotoradar. No nie, no nie. Tak wygląda. Wygląda tak, faktycznie jak fotoradar. PKP. Śmiesznie, ale... A wygląda trochę jak fotoradar, no ale to nie jest fotoradar. Co to kurde jest? Nie wiem. Do czego to służy? Nie wiem. Mówisz, że to jest do wody? Nie, to nie jest do wody raczej. To raczej nie jest do wody. Do wody były takie krany. Tutaj mamy Rumuna z wagonami. Z wagonami BHP. Tutaj mamy jeszcze SM-kę, SM-42. O, tu jest taki ciekawy wagonik. Tu też jest SMA. Ten taki kurde stary. Przewozy regionalne. Mhm. Dobra, idziemy jeszcze kawałek dalej. Tutaj jakiś wagon do kruszywa. Do przewozu tłucznia. Dokładnie. No i dwie węglarki. Dwie węglarki. Tak to wygląda. Słuchajcie, na tej stacji. Cześć Torino. To jest do węgla. Dla parowozów raczej, Kacper. No właśnie, kurczę, powiem szczerze, pierwszy raz widzę w infrastrukturze kolejowej taki temat, który się tu pojawił na tym scenariuszu. Tu jest semaforek, ale chyba nie dla mnie jeszcze. To znaczy, ja stoję tu, więc to będzie dla mnie. To jest semafor wyjazdowy. Dobra. Witam, dzień dobry. Słuchajcie, jak wy już po obiedzie? Ja już jestem po obiedzie. A pytanie, czy wy jesteście przed obiadem, czy już w trakcie, czy po? No właśnie, nie wiem, do czego to jest. Do czego to może służyć? Czy to jest do węgla? Według mnie za małe, nie? Według mnie do węgla to jest za małe, no ale nie wiem. Pochwalone aktywnie na wózku. Witam Mateusza Konko. No dobra, no to idę sobie już powolutku. Patrzę, czy jest wyjazdowy podany. Nie, jeszcze nie. Jeszcze chwilkę nam tutaj się zajdzie. Czarniak, o, brzmisz już lepiej niż 5 godzin temu. No widzisz? Co obiad robi, Czarniak? O co, jak obiad pomaga w dochodzeniu do zdrowia? Pomaga. Obiadek i nawadnianie. Tutaj mamy wagon rowerowy, czyli taki sam wagon. Jaki ja mam podpięty pod mój skład, czyli część jest właśnie przedziałowa, a część jest tak zwanym wagonem rowerowym. Odwzorowane tak, 7, poczekaj, nie rozumiem, odwzorowanie tak, ale obędzie, znaczy nie rozumiem, co żeś tam mnie napisał. Co był na... pizza dzisiaj była na obiad, pizza, ale własna pizza. Ja jadę dzisiaj tym żółto-niebieską lokomotywą SU-42 numer 510. Możecie sprawdzić, czy dokładnie ten egzemplarz on jeszcze jeździ w realu. Pamiętajcie, to już 25 lat temu prawie ten scenariusz jest tutaj zrobiony. Zakład taboru w Nowym Sączu. Ciekawe, czy ktoś może sprawdzić, czy ta 510 SU-42 jeszcze jeździ, czy ona już po prostu poszła na żyletki. Danny, aktualnie kopyteczka są robione. A w tle strumyk. No to fajnie. Kopytka, dobra sprawa. Jeszcze z jakimś sosiwem mięsnym, to już w ogóle. To już w ogóle, bajeczka. No nic, czekajcie, jak tu z rozkładem? No jeszcze parę minut jest, nie? Jeszcze jest... nie chcę przyspieszać czasu, żeby się tutaj coś nie wydarzyło, ale ten typek tutaj jest świetnie zrobiony. W końcu to są Bieszczady, nie? Tutaj są mocne napitki.
Te napitki, kurna, powodują takie oto skutki. Skutki picia wiadomo czego. I chłop się zmęczył i musi odpoczywać. Tylko tak, kurde, ryzykownie trochę, bo tu już są tory i koła i tak dalej. Może się zdarzyć, że niestety nóżki zostaną... Czy nóżki obetną? PKP 10 zł. Może nie fotoradar, ale może pomiar zdenerwowania maszynistów. A, może tak. Może tak. PKP, dziękuję ci bardzo. No tak, tak. Może i tak. Pomiar zdenerwowania maszynistów. Mechaniku, ty się nie denerwuj. No chłopa, chłopa rozwaliło, no. Bieszczadzki trakt. No tak, tak. Jeździ. Mówicie, że jeździ. Ta lokomotywka jeszcze jeździ. Super, no to fajnie wiedzieć, że to nie poszło jeszcze na żyletki. Jeździ na ilostanie. Napisane jest, że przewoźnikiem jest Morwi spółka z o.o. Czyli jakiś tam pewnie taki zewnętrzny przewoźnik, nie? Wyjazdowego jeszcze nie ma planego. Tak, Andrzeju, nie denerwuj się! Dokładnie, dokładnie. Aj, piękne, pięknie to wygląda. A w ogóle fajny układ, że dwie lokomotywy podstawione są tyłem, nie? Do siebie. Każdy jedzie w inną stronę. To też jest fajne. Mamy bileciki. Dziękuję wam za bileciki. Kto jeszcze nie skasował, zaraz ruszamy. Moi drodzy, zaraz ruszamy ze stacji. Ze stacji Zagórz. Jadę w stronę Łupkowa. To powinno potrwać godzinkę i 15 minut. No plus ten postój, nie? Zobaczymy jak to będzie. Loczek czemu stoi na zwrotnicy? Dlatego stoi na zwrotnicy, Janku, że przede mną również jest pociąg. Przede mną również jest pociąg, który jest odwrócony do mnie tyłem. Dziękuję za bileciki, Grzegorz. Zapraszam do kupowania biletów i wsiadania do pociągu. Będzie fajna podróż po linii 107 w Bieszczadach. No, powiem wam, że poprzedni odcinek wam się podobał z Bieszczad. Tutaj dojechał pociąg, widzicie? Tutaj jakiś... A, tutaj dojechał ten zielony właśnie, kurde. Tutaj jeszcze SM-eczka przyjechała zielona. SM... SP42238. Zielona ze składami. Też fajny, kurde, taki nietypowy też, nie? Taki trochę jak w kiblu w środku wygląda. Czyli w N57. Takie trochę te wagony, takie trochę nietypowe, bym powiedział. On tutaj są... Tu się chyba łączą te wagony, co? Aha, tak. Tak, tak, tak. Wysiadł na wprost. Jest tutaj zrobiona luka, więc sobie pasażerowie nie wychodzą. Dlaczego nie dojechał? Bo zobacz, tutaj stoi jeszcze jeden składzik z takimi właśnie wagonami. Też SU-42 i ona jedzie, ona ma wyjazd w tą stronę. Wagony Bonanza 120A. No fajne, bardzo fajne. Chłop co leży, to nie pijany, tylko czeka na jego punktualny pociąg. Opóźnienie o 280 minut, no tak. No, to już teraz wiesz dlaczego. Dlaczego tak to wygląda. Sporo tych wagonów tutaj jest. Sporo tych składów na tej stacji. Ustawiłem sobie, bo z automatu w maszynie ustawia się zima. Jako pora roku. No bo on po prostu zczytuje z automatu zczytuje z czasu systemowego z komputera i dlatego ustawia zimę. Ja ustawiłem sobie wiosnę tutaj dzisiaj na tą podróż naszą wspólną. Bo jak jest zima, zima fajnie wygląda tutaj w Bieszczadach, ale jak jest ustawiona zima, to te perony takie gruntowe, a tutaj jest sporo akurat na tej scenerii peronów gruntowych, praktycznie ich nie widać, nie? Więc dlatego mam ustawione
Muszę podejść do pociągu, żeby otworzyć sobie o rozkład jazdy. No to jeszcze nam 2 minuty zostały do odjazdu. 2 minutki. Mokry nie, w maszynie zapowiedzi na stacjach nie ma. Generalnie, chyba że są. Chyba że na któryś scenariuszach są porobione, no to wtedy tak. Ale generalnie. O, tamten pojechał. Widzicie? Tamten dostał wyjazd. I już ruszył sobie z tym jednym wagonem. Nawet nie wiem, jaki on tam relację do tym pociąg. SP to by typowo lokomotywa tak zwana pasażerska. SM uniwersalna manewrowa. Uberian, tak w dużym skrócie. Pewnie jakieś przełożenia ma inne. Natomiast fajnie, że maszyna jest symulatorem darmowym. Przede wszystkim, nie? O, a tutaj jest moje stanowisko pracy. No być może zaraz dostaniemy wyjazd. Dobra, jeszcze minutę mi pokazuje. Janek, z tego co wiem, linia 53, Bałtyk, Brzosy. Aha, to na linii 53, Bałtyku i Brzosy, okej, spoko. No zasmrodził, no stary, no to diesel jest, no to co ma? Co ma? Perfumy wyrzucać? Nie wiem, Kuberian, która jest silniejsza, nie wiem, nie mam pojęcia. Raczej manewrowa chyba, bo SP to jest raczej dla wagonów tylko pasażerskich, więc one raczej nie są aż tak ciężkie, jakby był na przykład wagon z węglem dowalony, nie? Cześć, pogromca mitów. Jest wyjazd podany. Czekamy jeszcze tylko na kierownika pociągu. Szanowni Państwo, proszę przygotować bilet do kontroli. No i dobra. No to co, kurde. To lecimy na Szczecin, nie? Sobie tylko myszkę, bo wiecie, tutaj tylko myszka musi być. Grand pozycja jazda. Jeszcze muszę rzucić powietrze z cylindra. Dobra. I ruszamy. I ruszamy. Ten pomocnik niech tutaj będzie obecny, niech sobie wisi. A ja już powolutku lokomotywką będę, słuchajcie, poruszał, zostawiamy chłopa. Mam nadzieję, że nic mu się nie stanie. Tutaj jeszcze zostaje SM-eczka. Odjazd, odjazd, tak. Tak, chyba bardziej Grzegorz o przełożenia chodzi, tak. No raczej silnik ten sam, nie? To przełożenia może być. No tutaj kurde, ja mam płynnie, a wy tutaj macie na podglądzie tak jakby troszkę mniej płynnie, nie wiem czemu. Wyjazd na 40. W ogóle prędkości nie będą duże, bo rozkładowa to jest 60 km na godzinkę po tej linii. Daniel, ledwo co pociąg odjechał, a już bilety chodzowi sprawdzają. Dokładnie, bileciki, bileciki. To ważna sprawa. Słabo widać, co tam się dzieje na tym szlaku, jak zwykle na SMC. Wilak, scenariusze pobierasz na forum maszyny, na oficjalnym forum maszyny, symulatora maszyna. I tam jest zakładka publikacje, wchodzisz w publikacje i tam są dostępne różne inne scenariusze, których nie ma w podstawowej wersji maszyny, czyli symulatora maszyny. SP42 chyba jest dodatkowo kocioł parowy do ogrzewania, tak? No dobra, no to można troszkę przyspieszyć. Dobra, ja sobie tak ustawię, żebym coś tutaj widział. I się rozpędzamy tym żółtym SP.
42. Marek jako modyfikacja lokomotywy serii SM, jak również zmodernizowana przez ZNTK Nowy Sącz w latach 99-2000 jako modyfikacja lokomotywy serii SP42. Cześć, mały kolejarz. Mam już 37. Dobra, spróbujemy. Spróbuję jeszcze dołożyć troszeczkę do pieca. Kamerkę sobie obniżę, żeby coś tu było widać. Przejazd jest. Muszę tutaj takie betonki. O. Inaczej się od razu jedzie. Miałem dzisiaj stresa na dyżurce, Andrzej. Miałem. Tym bardziej, że to były dzisiaj dla mnie totalnie nowe rzeczy. Ja mówię o tej dyżurce drugiej, ale na tej pierwszej też się dzisiaj dużo nauczyłem. Także dla mnie wartościowe spotkanie z wami. I teraz zatrzymanie będzie na 5. kilometrze. Przystanek osobowy. Słuchajcie, 5. kilometr. Tarnawa Dolna. Ja muszę zobaczyć tylko, czy są słupki. Tu dużo trawy jest. Dużo trawy. Ja mam prędkość około 50 na godzinkę. Teraz jadę. Tak, RP1. Podajemy. Pozdrawiam, Adam. Skutna. Pozdrawiam. Czy ty skutna, ja nie skutna. Nie widzę tych słupków nigdzie. Na 5. kilometrze powinien być... Mam prawie 60 na godzinkę. Czuwak, już mam 60 km na godzinę. Nie widzę tych słupków, więc nie bardzo wiem, gdzie ten... O, jest słupek. Co tu jest napisane? Nie wiem, na 5. kilometrze mam, nie? Mam miejsce zatrzymania. Tu jest 30. Dobra. Spoko loko. Muszę obczaić, jak to hamuje w ogóle. Bo nie wiem. Upor to droga po lewej. Znaczy ja drogę jakąś widziałem po prawej, a nie po lewej. Mam 30. Siemka Mirosław Opalczuk. Dzień dobry. Słuchajcie, o, jest już informacja, że będzie przystanek osobowy. Także ja się tam wturlam. Tam się wturlam troszeczkę. Żeby się nie zatrzymać. RP1 dosyć fajny ma, podoba mi się. Tylko muszę się tutaj z kamerką schować tak gdzieś na prawą stronę, żeby coś było widać, nie? Tutaj ten mostek, ograniczenie do 30, i tam chyba będzie za chwilę peronik. Zadupie, no panie, Bieszczady, to wiadomo, że zadupie. Chociaż tu parę domków jest, nie? Zdaje się, że ten peron będzie tutaj. Gdzie jadę teraz? Teraz będę się zatrzymywał w Tarnawa Dolna. Nawet nie A, tylko Tarnawa Dolna, dobrze mówię. A później będzie Czaszyn. Chodziło o to, że po lewej była droga, która lewitowała. A, to takie opcje mogą być. O, tu jest peronik. Po prawej, zresztą widzę wysprejowany. Dobra, i akurat dojeżdżam. Tak, żeby się chociaż wagony zmieściły. O, jest ok. Dobra, drzwi się otwierają. Wysiadanie pasażerów.
Fajne Bieszczady? Fajne, fajne. Jeszcze maluszek jest, zobaczcie. CZK. Co to za rejestracja stara była? Częstochowa? Chyba nie, ale może. Pamiętajcie, to jest sceneria na lata... Przełom lat 90. i 2000. Dobra, to ja do odhamowania składu. No i słuchajcie, ruszam. Wszystkie skróty klawiszowe znajdziesz w maszynie. Dobra, to ruszamy do następnej stacji, do Czaszyna. Za jakieś 4 km. Mniej więcej, na 9 kilometrze to powinno się znajdować. Tak, tak, Michel, no bo takie tekstury pewnie są, nie, do dworca, więc... A, jeszcze Audi! Co to za model? Co to za modelik jest? Może ktoś napisze, co to za Audi była? Takie stare Audicy z lat właśnie 80. Kto jest kierownikiem pociągu? No właśnie nikt się nie zgłosił dzisiaj, nie wiem. Możesz być ty, Stefan. Aczkolwiek ty chyba byłeś ostatnio, nie? No, Białystok, Białystok, tak. No jak Bieszczadki? Podobają się. Mi się bardzo podobają. Jeszcze te takie stare słupy. Gruty. To są raczej telegraficzne słupy. Czyli jakieś tam telefonie, a tego typu sprawy, nie? Patryk się dzisiaj zgłasza na kierownika pociągu. Spoko. Tutaj trzeba przyhamować. Bo wiecie co? Pociąg zjeżdża w dół. Zjadł ciut, przyhamuje. Teraz zjeżdżam 1% w dół. Więc lokomotywka się rozpędza. Cześć Szymon, jak tam Łociec? A dobrze, no dobrze. Spoko. Jestem po obiedzie, wracam do siebie. Fajne takie drogi grutowe tutaj idą. Cały czas wzniesienia, nie? Albo nachylenie w dół, albo nachylenie pod górkę gdzieś tam się wjeżdża. Także cały czas tutaj się coś na tym scenariuszu dzieje. To jest fajne. Ktoś ostatnio był. Chyba Stefan, to ty byłeś, mi się wydaje. Kran w pozycji jazda. Łociec miał dzisiaj pizzę. Pizzunię, ale taką własną pizzunię. Dobra, dobra była. Nawet wyszła. Tak, Mirosław. To są Bieszczady, z tym, że linia 107. Dodatkowy taki scenariusz do dogranej linii 107 właśnie w Bieszczadach. Bardzo fajnie się tu jedzie. Andrzej, wiesz co, no to może ci tylko przypominać, ale to nie przecież w latach... No, muszę przyhamować. Przecież w latach nikt jeszcze nie mówił o tutaj, wiesz, o jakieś tam... jakoś tak bardzo o tej Ukrainie, przecież to lata 90. człowieku. Szymon, jeszcze miesiąc do nowej wersji, ma być w marcu. No to zobaczcie, no to w marcu będzie nowa wersja maszyny. A Szymon, możesz zdradzić, co tam ma być w tej nowej wersji? Czy ma coś dojść? A w kwietniu będziemy mieć prawdopodobnie update SimRaila. Czyli dwa kolejne miesiące szykują się z nowościami symulatorowymi i kolejowymi. Także myślę, że fajno. Dobra, już widzę, że jest informacja, że będzie za chwileczkę, że za chwileczkę będziemy mieć już przystanek. Ja już sobie dohamowuję. To muszę jeszcze tutaj, tak po środku mniej więcej ten przystanek jest. Muszę
tam wjechać powoli, ale odhamować muszę. Jeszcze się zbliża byk do TDK. Właśnie, tak, ET22, zgadza się. Dobra, jeszcze kawałek, muszę podjechać. Gran w pozycję jazda. Na pewno będzie nowa sceneria. Nurki, Skoda i cysterny. No to pięknie, Szymon. No to fajnie. No to sporo nowości będziemy mieli kolejowych. Wiecie co, jest pewien problem, bo ja nie mogę... A ja nie mogę podjechać tą lokomotywką, co tu się dzieje? Hamowany jest. A co tu się wydarzyło? Teraz jest ok. Coś. Hamulec po prostu był ustawiony, dlatego on nie bardzo chciał podjechać. Dobra, nieważne, już ruszyłem. Zobaczcie, jest tutaj też animacja działającej tej przekładni. Ktoś wie, co to jest i do czego to w ogóle jest? Oto, to takie, co tu się kręci. To jest jakiś wałek, ale to jakaś prądnica jest? Co to jest? Jak wiecie, to napiszcie mi, do czego to służy. Na pewno jest wał taki, który coś tam, coś to napędza, ale co to napędza? Dobra, mamy już tutaj piękny przystaneczek osobowy. No, Szymon, co ci ten dym tak przeszkadza? Co ci ten dym tak przeszkadza? Dobra, amulet. Amulsuj. Szakal, witamy znowu w starzyście. Witamy, witamy. Dziękuję za kontynuację wspierania. Dzięki wielkie, Szakal. Czy dla bycia VIP-em, bycia, kurde, w elitarnej grupie. Dobrze, kolodzy nie widzą. Następny, kurde. Co wam ten dym przeszkadza? Wszystkie samochody jeżdżą i spalają paliwko, a wam cały czas ten dym przeszkadza. Dobra, lecimy, słuchajcie, na Szczecin. To teraz troszeczkę... Moment, zaraz wam pokażę, jak tu ekologia działa. Proszę. Ach! Ach! Tak! Dużo dymu. Siema, Peter! Dla mnie taki dym to nic. Jakby takie PM36 albo te Y2 przyjechało, to dopiero by dymu narobiło. No, dokładnie. Janek, mam Football Managera 24 demo i będę zaraz miał mecz z Legią. O, no to napisz mi, jak ci tam wyszło. Za chwilę będzie ograniczenie do 30. O, właśnie, o tym mówię. Także ja sobie tutaj włączę hamowanko. Pewnie jakiś mostek zapewne będzie. Marek, w pojazdach starszego typu, w których nie ma przetwornic podkładowych, zasilanych z głównego przewodu zasilania, czy zwanej szyny zbiorczej, to przewód ten zasila układ ogrzewania elektrycznego. A, widzisz. Dobra, mam 29, pewnie zaraz będzie jakiś mostek. Greta nie będzie zadowolona. To wiesz, gdzie mam tą Gretę? I pewnie nie tylko ja. Wiesz, gdzie mam Gretę? Tam, gdzie światło nie dochodzi. Jest taka część ciała, gdzie tam światło nie dochodzi. Marek, prądnica taka napędzana jest przez przekładnię zamontowaną na kadłubie łożyska osiowego ze statu kołowego,
i wału pędnego przegubowego. Dobra, muszę dać pod górkę jedziemy. Aha, dym z paromorzu to co innego. Okej. Ja pierdzie. Tutaj jest jakieś przejście. I tutaj właśnie było. O, patrzcie ile dymeczku idzie. Pięknego. Co to by było, gdyby nie te spalinowe, kurna. Słuchajcie, teraz wyobraźcie sobie, że jest problem z prądem. Albo że właśnie jakaś sytuacja taka typu wojenna, nagle elektrownie wyłączają napięcie i te lokomotywy, które nie mają napędów spalinowych, są uziębione, no. Żaden elektryk wtedy nie pojedzie. I co pojedzie? Lokomotywa spalinowa. Przypominam, bo się pytacie tutaj jakieś stare znaki. No, wszystko jest tu stare, bo to jest generalnie, powiedzmy, sceneria na 25 lat do tyłu. Szakal, mam wrażenie, że ten SU-42 jest dzisiaj używany tylko przez PKP Cargo, jako że często bywam w portach trójmiejskich, to tam jest ten pociąg i go tam widzę. Wiesz co, generalnie one cały czas są na kolei, ja dużo widziałem, cały czas widzę tych, gdzieś tam jak się przejeżdża, to sporo tych lokomotyw cały czas jeździ jeszcze, no. Bo bardziej jako manewrowe, no, bardziej jako manewrowe lokomotywy. Do przetaczania, ustawiania, formowania i tak dalej. Cześć Dawid. Grzegorz, mi się podoba w UK podwójny napęd z druta albo diesla. No tak, podwójny to tak, nie? Nasze spalinówki to nic przy amerykańskim. No i co? I tam nikt nie narzeka, że tam jeździ. No przecież tam tylko prawie dieslowskie jeżdżą. Lokomotywy. O, tutaj mamy, słuchajcie, 30, więc sobie powoli będę hamował. Następna stacja to Morochów. Chyba. Na 14, na prawie na 15 km. Ta trasa nie jest długa. Przynajmniej tak wygląda. Moi drodzy, bileciki do kontroli, To zobaczcie, na słupie jest 30. Mamy 90 biletów. Kasujemy bileciki. To jeszcze nie zostawił biletu. KR30, jechałem kiedyś taką luzem, 30 km. km, ogólnie tragedia, chociaż ma klimat. No klimat ma właśnie, nie? Dobra, muszę tam podjechać, bo jeszcze mam 300 metrów. To jakiś chyba będzie taki peronik... peronik ziemny, zdaje się. Pod górkę muszę podjechać, dlatego tak widzę, że ona ma ciężko. Musi troszkę spalić, nie? Cześć, Epinafieusz, siemaneczko. Bileciki do kontroli, mamy 97 biletów. No, lecimy najpierw po 100 biletów, słuchajcie. Najpierw stówki dobijemy, czyli brakuje jeszcze 3 biletów. Za które wam oczywiście bardzo dziękuję. No dobra, to teraz tak, wypadałoby tam jeszcze podjechać. Nie, tutaj kamerki nie dam rady wziąć do góry. Muszę się tam doczłapać. Gdzie ten jeszcze 100 metrów jest? Gdzie to jest, kurde? Jeszcze... Czy to tutaj? Nie, to jeszcze chyba dalej. To jest ograniczenie do 30, dobra. Weekendy kasy pozamykane. Kasy do czego? Bo nie bardzo wiem, kasy za pozamykane, ale ja pijam już jakie? Jakie kasy? No maszynka trochę się będzie pobierała. Maszyna będzie się pobierała. Dosyć spory czas, nie? Na razie mamy 30 km na godzinę. Tak, dosyć długo, zgadza się. No miliona biletów, Andrzej, tak, miliona. No mamy już 103, no to teraz do 150 idziemy. 150 biletów na, słuchajcie, pięknej scenerii Bieszczady.
coś słyszałem, że jakaś sceneria jest robiona, jakieś scenariusze są robione gdzieś tam na Zakopane chyba. Więc jakby była taka sceneria do Zakopanego, o kurde, ale pięknie by było. Zobaczcie, troszkę trawki po boku i już to fajnie wygląda, nie? Jakieś brzozinki. Tego typu sprawy. Dobra, mamy 60. No to dawaj. Ogień na tłoki, jak to się mówi. I do przodu. Siema Ada. Zostaw wszystko, wyjedź w Bieszczady. No ja byłem parę razy w Bieszczadach. Słuchajcie, no powiem tak, tam trzeba być twardym, niemiętnym w Bieszczadach. No tam jest klimat jest surowy, powiem tak. Klimat i nie tylko klimat, ale też ukształtowanie terenu. Tam jest surowe. I powiem, no tak żyć na co dzień. Ciężko chyba by było, mi przynajmniej. Dziękuję Patryku. Jeszcze ktoś nie wie, co to jest bilet? To bilet to jest to. Storming, twoje tereny, no proszę. Tylko, że to są lata, powiedzmy 90. Między 90 latami a 2000. Czyli tak można liczyć średnio ze 25 lat do tyłu. Ten scenariusz jest tak mniej więcej zrobiony. Janek, twój ŁKS z Tribu Majora jest na 8 miejscu, a twoja Legia na 7. Top Slim zapowiada się ciekawy mecz Kralu, jutro derby Łodzi i kibicy ŁKS. Spoko. Czy mam najnowszą wersję maszyny? Tak, Filip, mam. Dandy, kiedyś to były czasy. W nazwy wiosce mieszkało dużo kolejarzy i pociąg przy głównej ulicy zwalniał do 10 km na godzinę, bo były kiepskie tory. Wszyscy wyskakiwali, bo stacja była na drugim końcu wioski. No tak, jak jechał 10 km na godzinę, to pewnie, że tak. Tak, Sylwek, na samym dzisiaj początku pokazywałem wagony BHP, więc sobie zobacz. Możesz sobie przewinąć live'a do tyłu, jakieś 20 minut do tyłu, może więcej. I zobaczysz tam wagony BHP. Pokazywałem je dzisiaj. Jest i peronik, widzę już peronik. Jeszcze 200 metrów. I to będzie, słuchajcie, Moroku. Karol, to nie znaczy ile lokomotywa jedzie, tylko ile jest na szlaku. Na szlaku jest... Szlak jest przeznaczony na 60 km na godzinę. Zobaczmy, jak to wygląda. Dobra, tu się już pozamykały. To co, mechaniku? Odjazd, nie? Teraz przesuniemy kamerkę do przodu. Tu jest fajny przejazd, będzie ładnie to widać, nie? O, czekajcie, bo mi się kamerka się przesunęła. No dobra, no to wioła. I teraz uwaga, będzie dużo dymu. Pięknie to wygląda. Mostaj 30 km na godzinę, wiadomo. Tak, ustawiłem Mirosław, ustawiłem wiosnę. Tak, to co widzicie tutaj teraz na scenariuszu, to wiosna. Ha, słupki się zapodały, spoko. A widzisz, Andrzej, może dobrze mówili. Zobaczymy. Peter i wszyscy razem. Dech. I wydech, dech i wydech. A teraz to już nie kopci, przyruszają kopci. Dobra, ja się napiję. Muszę dzisiaj dużo pić.
Mirosław, co? Środek? Proszę, proszę. Proszę bardzo, środeczek. Sterownik układu ogrzewania pociągu. No dobra, słuchajcie, bo ja już jadę. Już jadę 60, także bez przesadyzmu. Mam tutaj wiatraczki. Są wiatraczki, są lampeczki, są wskaźniki. Obrotomierze. Obroty lokomotywy sterowanej, obroty lokomotywy sterującej. Cylinder hamulca. O, także tutaj wszystko mamy co trzeba. Jest haslerek. Jest haslerek. Wszystko działa, panie. Jest kierownica od stara. Wszystko musi być. No, słuchajcie, wiecie, czego nie ustawiłem? Kanału R2. W realu to widoczność taka słaba. No a jak? No zobacz. I tak ja wysunąłem kamerę do przodu. Teraz już jej nie wysuwam. Powiedzmy, że tutaj siedzi mechanik. To co on tu widzi? Nie za dużo, nie? Nie za dużo tu widzi. Dobra, i następna stacyjka. Teraz mamy Mokre Małopolskie. Na 17 km. A na tym prędkościomierzu widać, ile ma kilometrów przejechane. No tak, jest tutaj licznik, zgadza się. No dobra, teraz chwileczkę, gdzieś tutaj się muszę zatrzymać. A tam, gdzie ta trawa taka. Szymon, wy... Internet ci wydupcyło, ty kurna. No to trudno, stary. Moi drodzy, 107 biletów, lecimy pod 150, moi drodzy, nie ociągać się, fajny temat, piękna sceneria, żeby się rozeszła, dajcie temu moc, a ja już powolutku będę dojeżdżał, dohamowywał. Już kupiłeś bilet, dobrze, super, fajnie, mamy 108 biletów. I hamujemy. Taka stacyjka w polu. Jep. Tymi drzwiami. Witam Kilobajta. Siemka. Dzień dobry, Michał. Podróż sentymentalna. Jeździłem na trasie Jasło-Zagórz-Łupków. No to na Łupków jadę dzisiaj właśnie. Za kierownika pociągu w latach 70. Były obsługiwane przez parowozy TEREK 2 i TKT-48. No to tutaj dzisiaj mam, no to fajnie, fajnie, musiało to pięknie wyglądać, Michał. A dzisiaj właśnie jadę SP42. Tak, lecimy do Łupkowa, dokładnie. Tam jest 50 km od miejsca, z którego dzisiaj wystartowałem. Czyli z Zagórza lecę dzisiaj na Łupków. KR30. Na takich pociągach trzeba podwójnej obsady ze względu na słabą widoczność. No kurde, nie dziwię się, bo naprawdę niewiele widać. Jak już tak, o, powiedzmy, siedzę tutaj, no to... Co tu widać? Niewiele. Jeden z jednej, drugi z drugiej muszą... Musi być współpraca, nie? Aha, ktoś się pytał o VMAX-a. Tutaj jest napisane, do 90 km na godzinę to potrafi pojechać. Ale że dzisiaj trasa pokręcona, zobaczcie, teraz pod górkę 1% zniesienia. Cześć Mateo, witaj. Mamy 115 biletów, lecimy po 150, moi drodzy. Dawaj.
klimatyczna stacyjka. No, niektóre są piękne, naprawdę. Bardzo fajne. A co to za rzeka płynie? To jest sand? Co to za rzeczka, moi drodzy? Fajna chałupka, piękna. Najprawdopodobniej sam. Dobra, widzę, że będziemy się zatrzymywali teraz. Bo już jest kolejny przystanek. Wysoczany. Prądnice na wagonach. Tak, są prądnice na wagonach, zgadza się. Nie, przez Słowację chyba nie. Z takich wagonków robią co? Domki? Ja kiedyś widziałem z kolejowych, słuchajcie, wagonów osobowych na różnych działkach robili takie domki letniskowe z wagonów kolejowych, nie? O, jest już tam stacyjka, już widać ją. Da się, spokojnie da się wykoleić, tak, w maszynie da się wykoleić składy. Zgadza się. Janek 21, ta rzeka to Osława. Wiesz co, no generalnie tutaj wyglądała jak taka naprawdę ta rzeczka całkiem spora, całkiem duża. No dobra, już dojeżdżam, czyli będzie z tej drugiej stronki. Janek, tak, ta linia rzeczywiście idzie na Słowację. Aha, w ten sposób. Witamy nowych społeczności widzów. Witamy w klubie. Cześć. Upork, nie podoba ci się, a mi się bardzo podoba. Fakt, jeszcze jest sporo błędów, ale naprawdę mi one do tego stopnia nie przeszkadzają. No dobra, no to co, zatrzymujemy się tutaj. To jest Wysoczany. Stefan, czy ja bym poprowadził taką lokomotywę w ralu? Z kimś, przy kimś to pewnie bym poprowadził, nie? Dobra. Czekajcie, bo jeszcze jest nabite jest ciśnienie. Dobra, inaczej, damy na zero. A może chciałem za szybko. O, teraz jest ok. Mówisz, Grzegorz, że sam bym pojechał taką SM-eczką? Wiesz co, może i tak, no. Nigdy nie miałem okazji, nie wiem, czy będę kiedykolwiek miał. Tak w realu, pojechać się taką, przyjechać taką lokomotywą, ale być może bym pojechał, no. Andrzejowi się podoba. Nie no, mi się też podoba, jak najbardziej. Dobra, to ograniczenie jest do 30. Dzień dobry Patryk. Proszę o okazanie biletu. Właśnie, okazujemy bileciki, mamy 119 biletów. Dziękuję bardzo. Lecimy po 150. Mi się sceneria bardzo podoba. Po prostu ma swój klimat. A że Bieszczady, no to głównie właśnie wzniesienia i dołki.
I tak tutaj ta trasa też przebiega. Fajnie, fajnie to wygląda. Podoba mi się naprawdę. Jadę tutaj już tak na live, jadę drugi raz. Chociaż tam testy jeszcze robiłem. Krótkie testy jeszcze robiłem wcześniej sobie. Ale tutaj w sumie są... Łącznie są chyba 3 lokomotywy do wykorzystania. Czyli właśnie ta SM42 czy SU42 to nie ma znaczenia. Jest Rumun i jest SU45 chyba. Także 3 lokomotywy są. Rafik, Damian już kołuje do pasa. O kurde, no to fajnie. Tylko on teraz będzie leciał, Rafik, chyba ze 12 godzin, co? Tym samolotem do Paryża. No to fajnie, no to już Damian, Damian już w samolocie siedzi. Damian moderator, Damian na przegubie. Dobry wieczór, Matrix. Witam serdecznie, cześć. No już wieczór dobry, bo już ciemno się zrobiło. 17, no już 18 prawie jest. Już jest prawie 18. To znaczy tak, no wiadomo, że są jakieś tam niedociągnięcia jeszcze. To i tak fajnie, że autorzy udostępnili nam społeczności już taki projekt, na którym się spokojnie da jeździć. Już fajnie wygląda. Ja się z tego bardzo cieszę, że ten projekt został wydany. Bo po prostu my możemy się cieszyć z naprawdę fajnych, klimatycznych szlaczków kolejowych. Tutaj też jakaś rzeka płynie. Te przejazdy, jedzie się zupełnie inaczej jak zima, chociaż zima też ma fajny swój klimat tutaj, nie? Jeździłem Szakal, jeździłem, ale jechałem Rumunem wtedy na Bieszczadach i jechałem, nie pamiętam czy dokładnie po tym samym szlaku jechałem, bo teraz ściągnąłem sobie, dociągnąłem sobie do Bieszczad tutaj linię południe 107, linia 107 kolejowa i właśnie dzisiaj jadę tą linią 107. Rafik 12 godzin 10 minut. Ja pierdzielę. No, no to jest. To już jest, wiesz, pół dnia lecisz, nie, Rafik? W samolocie siedzisz. Najgorzej, że tam się siedzi w tym samolocie, na tym fotelu. Jedynie co możesz do toalety pójść. 12 godzin na dupie. To jest ten ból. Matrix, jeden z najkrótszych składów, jakim jechałeś. Jeden wagon, Matrix. Jeden wagon dosłownie osobowy. Mirosław może na odmorze następnym razem. No, słuchaj, zobaczymy. Zobaczymy, bo może coś się pojawi znowu ciekawego. Zobaczymy, co tam będzie. Nie wiem, Stefan, naprawdę nie wiem, czy będzie w drugą stronę, wiesz? Nie wiem. Rafik, Boeing powinien mieć wygodnie. Raczej tak, Rafik, aczkolwiek sama odległość 12 godzin już siedzenie na dupie już robi niefajne wrażenia. Aczkolwiek raczej Boeing będzie bardziej wygodny, nie? Dobra, przepraszam, nas muszę tylko otworzyć, dobra. Zaraz otwieram drzwi i zaraz do was wracam.
Dobra, już jestem, już do was wracam, musiałem drzwi otworzyć, córka wchodziła. Dobra, już jestem, słuchajcie, już jedziemy dalej, kontynuujemy swoją podróż. Bo chyba za chwileczkę wydaje mi się, że będzie przystanek. Szczawne ku... Kulaszne, kulaszne, kulaszne chyba, Szczawne kulaszne. I semafor wjazdowy kształtowy, podniesiony. Jest zajebiście. Jestem. Słuchajcie. A, i tam czeka na wyjazd chyba Rumun, bo to jest oczywiście jednotor. Więc my się tu musimy... O, tutaj faktycznie ta droga była znacznie wyżej niż otoczenie, ale... Dobra, czy my się tu zmieścimy, panie? Raczej się zmieścimy. Witam Robsona. Damian pisał, jeśli uda mu się zrobić live z pokładu. Raczej mu się nie uda, Marku, bo tam niestety internety są bardzo słabe w samolotach, jak w ogóle są, więc raczej chyba nie. Ale jak mu się uda, to super, nie? Stoi Rumun ST-43, towarowy. Składzik widzicie po prawej. A ja wjeżdżam, jeszcze 400 metrów mam. Jeszcze kawałek. No, spory ten skład ma. Uuu, długi ten towarowy jest. No i u mnie już semafor podniesiony. Nie, spokojnie, Matrix. Bieszczady to jeszcze nie teraz, nie? No, ale tych wagonów ma, kurde, ten towarowy. Nawalili mu tego składu. Mega. No dobrze. Czekaj, myślałem przez chwilę, że stream się zawiesił. Nie, nie, no mówiłem, że odchodzę, nie? Janek, w Football Managerze wygrałem ŁKS-em z Legią 1-0 w 9 minucie Dami Ramirez. A, no to ładnie, to ładnie, to 3 punkty, 3 punkty dla Ciebie. Teraz muszę poczekać chwileczkę, aż mi się tutaj cylinder opróżni z ciśnienia i zaraz ruszamy. Michał, niektóre różowe elementy, to znaczy, że brakuje jakiejś tekstury albo obiektu, raczej tekstury, nie? Dobra, spróbujemy ruszyć. O, chyba pójdzie. Skład mieszany i to bardzo mieszane. Wyjazdowy podany. Fajne są te semafory kształtowe. Jeszcze na pewno gdzieś w Polsce są. Aczkolwiek wiadomo, to już nie ta era, nie? Mirosław, ze Steama? W ogóle jest maszyna ze Steama? Kiedyś był launcher, ale ja nie wiem, czy on jest podłączony w ogóle. Kiedyś tylko była... Była gra przedstawiona na Steamie, ale bez żadnego launchera, bez odpalacza żadnego. Z tego co pamiętam. Dobra, dawaj pan 11 i jedziemy. Do następnej stacji. Rzepeć Drewsan. Ale tu przelot będzie, a zatrzymanie będzie w Rzepać. Chyba dzi tam jest, bo tu jest dzy. Albo Rzepac, albo Rzepać. Chyba raczej Rzepać. Tutaj ładnie to widać i ładnie to wygląda. Jesteś, Janek, na pierwszym miejscu. A to która kolejka dopiero? Jest klimacik Matrix, jest klimacik, piękny klimacik, Bieszczad, no. Dlatego tak mi się tutaj podoba, nie? Semafory Robson kształtowe, pamiętam, że są w Czersku i Człuchowie. W Człuchowie na pewno są. Bo Robson byłem i nagrywałem to kamerką, więc wiem, że są. Nie pamiętam tylko, czy na wszystkich torach, ale na niektórych były kształtowe. No.
A właśnie, tutaj Szakal dobrze pisze. Matrix, nie myślałeś o skróceniu niku swojego? Masz bardzo długi ten nick. Nie możesz zostawić sobie Matrix tylko? Matrix Mati na przykład? Mbappé, ja w 2022 roku jechałem z Olsztyna do Giżycka właśnie starymi wagonami, a super starą lokomotywą spalinową. Klimat właśnie był taki jak w latach 90. i wczesnych 2000. No to tak, to właśnie robią wagony i właśnie te stare lokomotywki. Wiadomo, jest, może być niewygodnie, bo dzisiaj mamy jednak te nasze siedzenia dzisiejsze w tych pociągach, to są bardziej wygodne te siedzenia, a kiedyś to były no takie powiedzmy bardziej dechy z jakimś tam obiciem ewentualnie. Ekologistik, jaka to Galicja? No to jest, to są właśnie Bieszczady, Galicja, linia 107, która jest do pobrania oczywiście z forum maszyny. Janek, to zobacz ile, jak to sprawdzić. Tam na pierwszej stronie, Janku, jest chyba po lewej stronie i tam jest napisane, w której kolejce jesteś. Czy ja jestem prawdziwym maszynistą? Absolutnie nie, Duncan. Jestem po prostu, lubię kolej, nie? Tylko tyle. Czyli jestem taki, powiedzmy, Mikol, nie? No, taki słaby. Ale trochę jednak tak. No, lubię kolej. Ale nie jestem. Czy znasz turystykę kolejową Turkol? Nie, Robson. Nie tam. Dzisiaj kolejowy dzień, tak, Savero? Dokładnie. Moi drodzy, zbieramy 130 prawie biletów jest, do 150 najpierw idziemy, a później mam nadzieję, że uda się 200 dzisiaj dobić. Plan jest na dzisiaj 200. Liczę na Was, więc dobijajcie. 130 mamy, teraz równe. A jeszcze parę stacji zostało, spokojnie, do końca. Patryk, ja niedługo do Gdyni, jadę z Laskowic Pomorskich. Laskowice Pomorskie, nawet nie wiem gdzie to jest. Laskowice Pomorskie. Dobra, mam 50 km, można dać jeszcze nastawnik na 8. Będzie ok. Czekajcie, ja tylko drzwi otworzę. Okej, okay. Dobra. Muszę patrzeć, czy tutaj czuwak gdzieś tam nie wybije. Kujawsko Pomorskie, okej. Okay. Niedaleko Świecia. No to Świecie to wiem, gdzie jest. Dobra, jest już znacznik, więc już sobie będziemy dojeżdżali do kolejnej stacji. Do Rzepeć. O, myseczka stoi na przejeździe. No, są drzewa w torach. Tamten tor był nieużywany. No, Nyska, Nyseczka, Nysa. Ona miała jeszcze swój numer. Nysa 522? Chyba coś koło tego, słuchajcie. Szlaban? Tutaj, tu nie było chyba szlabanu, czy był? Nawet nie patrzyłem.
Matrix, nie, no jest klimat, sztos, na linii 107 w górach. No właśnie, właśnie, pięknie, pięknie jest, nie? Dobra, odhamowanko. I wio. Szekal, tak, dokładnie, Nysa 522. No właśnie. No i drugi bardzo znany samochód, słuchajcie, średniego kalibru, to Żuczek, nie? Żuk. Też tych wersji było Żuków, Nysków, były Nyski te karetki, nie? Były Żuki czerwone, takie strażackie samochody. Chyba Żuków na karetkach nie robili, tylko na Nyskach bardziej. Mamy 137 biletów, moi drodzy, do 150 brakuje już naprawdę niewiele, brakuje 13 biletów, kasujemy bileciki, słuchajcie, kasujemy. Matrix, pamiętasz żuczki? No to żuki to, powiem wam, może one już ich nie widać codziennie dzisiaj. Ale gdzieś tam czasami jeszcze, jak pojedziesz na taką głębszą wieś, to te żuczki jeszcze można spotkać, nie? Tutaj widzę, że jest ograniczenie do 30. Nie, już jest 60. Okay. To jedziemy. Nie, no Robson, nie. Czy w prawdziwości masz jakąś swoją ulubioną linię kolejową? Ja prawie Robson koleją nie jeżdżę w ogóle, więc raczej chyba nie. Jeżeli już, to CMK, no, w stronę Katowic, no, jeżeli już tam, czy Krakowa, to bardziej tam, jeżeli już jeździłem koleją, ewentualnie do Gdańska, więc mam w zasadzie tylko takie dwa kierunki, nie? Na Katowice, na Kraków i na Gdańsk. Takie dla mnie chyba najbardziej popularne linie kolejowe. Piotrek, bardzo dużo żuków podobno w Sandomierzu można jeszcze spotkać. A widzisz, w Sandomierzu raz byłem, ale czy ja tam dużo żuków widziałem? Nie kojarzę, żeby tam były żuki, ale może. Moja ulubiona linia lotnicza? Słuchajcie, to Qatar Airways. Znaczy, najlepsza dla mnie linią lotniczą, którą ja leciałem i byłem w stanie oczywiście, i mogę sobie porównać te linie do innych, no to najlepszą, którą ja leciałem dotychczas, to Qatar Airways. Nie żaden lot, nie żadne inne linie lotnicze, tylko właśnie Qatar Airways. No ale tam bilety są dosyć drogie, na ten Qatar Airways. Ale też jest jakość, nie? Patryk, dobry wieczór, proszę o okazanie biletu. Nie no, bileciki to się okazuje inaczej, stary, tak się okazuje bileciki. Ale tu ładnie jest, kurde, ładnie, naprawdę ładnie. Szakal, do dzisiaj widuję żuka skrzyniowego jeżdżącego po Trójmieście. Śmiga, ale odcisnął się już ząb na nim czasu. Może żeby się nie rozpadł. O matko, Janek, co tam się dzieje u ciebie? Jak to się wydarzyło? Ostatnio w Warszawie Mirosław Żuka widziałeś. Na pewno też są zabytkowe samochody na żółtych tablicach. Siemaneczko Czapelski, witaj. Jak tam zdrowie u ciebie? Matrix, linia 107, przypomina mi nieczynną linię kolejową w mojej miejscowości, gdzie miała być remontowana linia, ale zarosło gęstymi krzewami. No wiesz, no niestety, niektóre linie kolejowe tak niestety mają, po prostu zarastają. Są nieużywane. A tutaj mamy pięknie. Piotr, Bieszczady to magiczne miejsce. Tak, nie zadeptane jak Tatry. Zgadza się. Byłem i widziałem osobiście. No byłem w Bieszczadach łącznie 3 razy.
spoko, Czapalski, u mnie po staremu. A no to fajnie. Tylko pytałem o zdrowie, bo tam wiem, że tym ze zdrowiem coś nie bardzo byłeś wcześniej. Tutaj jakieś takie, co tu robią? Jakąś budowę? Wszystko stare, ale most nowy. Czy ja wiem, czy taki nowy? No i tak się toczy, słuchajcie. Komańcza letnisko. Teraz to będzie. Komańcza letnisko. Piękna linia, co? Mam nadzieję, że też wam się podoba. Malownicze i tutaj w dole rzeka sobie płynie. Duncan, byłem w Bieszczadach 5 lat temu, autem mgła i deszcz cały czas, dziury w drogach, tak, tam jest taki, no mówię, tam jest inny świat, Bieszczady to inny świat. Dobra, mamy wjazd, ale jest też klimatycznie za to, jest też klimatycznie. Dobra, wstępnie sobie przyhamuję. Patek, masz ferie? To jakie to województwo teraz? Ma ferie. Mirosław, do Komańczy to ptaki nie dolatuje. No nie aż tak grubo chyba, no. Piotrek, to była chyba kopalnia piasku. Była widząc ją na łapach satelitarnych. Bardzo możliwe, bardzo możliwe. No czekajcie, bo ja muszę tutaj podjechać, a tu jest też nachylenie. Po prawej stronie będzie chyba przystanek. Witam cię, Krzysztofie. Co tam? Wszystko w porządku. Jadę sobie piękną linią kolejową 107. Piotrek, najlepsze jest to, że tam internet praktycznie nie jest dostępny. To znaczy, wiesz, mogą być tak zwane dziury, nie? W tym internecie. Chociaż jak ja byłem, to jakiś tam internet był, no. Także nie było. Kojarzę, żeby jakieś takie mega problemy. Nawigacja czy coś, to wszystko tam działało. No, może nie LTE. Może to nie było demon prędkości, ale... Ale jakoś tam, kurde, było. No dobra. Niech wyskakują pasażerowie. Zamykamy, sprawdzamy bilety. 147 biletów, moi drodzy. Już brakuje tylko 3 biletów do 150. No dobrze. No to ja odhamowuję sobie składzik i zaraz ruszamy. Xaverow, siedzisz na dyżurce w TEDeku. Ogarniasz tam Xaverow w ogóle dyżurkę? Krzysztof, o, to naprawdę dobra linia. Tak. Cześć, Bartek, hejka. Dobra, wyruszamy. Krzysztof, się znasz na pociągach. No to świetnie. To czego się od ciebie dowiemy w takim razie? Ej! Stój! Fuck! Zobaczcie, co się dzieje! Kamuj! Na czołówę ze mną poszedł! What? Kto go tu wpuścił? Ja pierdzielę. Zobaczcie. Ty, on jedzie we mnie. Jaki dzik. Ale będzie crash zaraz. Ty weź kurna, człowieku! Jak on tu w ogóle wjechał? Kto go tu wpuścił? What? Czekajcie, idę zobaczyć. Kto go tu wpuścił? Jak to się wydarzyło? Tutaj widzę semafor, nie? Tam dalej jest semaforek. Tutaj, zobaczcie, z mojej strony był wjazdowy i tutaj była chyba nitka, gdzie on powinien czekać. O, tu. Jak to się wydarzyło, że on przejechał przez to?
tutaj miał semafor wyjazdowy. I on nam nie powinien czekać. A ktoś go wpuścił na ten. Albo sam przejechał. To i co teraz? No i po trasie. No. Ja tu w panice, kurde, wytamowałem go. No i teraz klop. Dyżurny, skandal! To się nadaje do prasy. Ja pierdzielę. Ty, a przepchnę go? No co mi tu zostało? Dyżurny chyba pod... Szakal, no nie, tam są semafory kształtowe i... Jak on zrobił, że go że on tam wyjechał? No bot, Krzysztof, bot, no. To wie, że bot. Dobra, nie wiem co zrobić, ale spróbuję powoli do niego podjechać. Ale nie mam gdzie, Piotr, cofnąć. Nie mam gdzie, po prostu gdybym miał tą bocznicę taką, to bym sobie zjechał, a to jest jednotor, po prostu nie ma gdzie nawet. Po prostu nie mam gdzie. Jestem ciekawy, czy on się cofnie. No. Mogę się do niego przesiąść. Ty, masz rację. Masz rację. Rafi, ja tak zrobię. Ja tak zrobię. Ja się do niego po prostu przesiądę. O. Bo też jest taka opcja. Teraz ta. Nastawnik. Do tyłu. Odhamuję go. Odhamuję go i cofnę za semafor. Się chłop zdjęcia napatrzył, no chyba. No chyba tak. Peter. O. Widzicie? I tutaj bocik przejmie tego. Ja się tym cofnę. Nie będzie gitara. Ale jajca, słuchajcie. Ale jajca, tego się nie spodziewałem. Co tu się dzieje? Cześć Adamie. Cześć Adam.pl. No, tutaj jest, widzicie, semafor wjazdowy jest na wjazd ustawiony. Ja sobie cofnę, tylko właśnie pytanie, czy teraz, widzicie, bo to się rozprują rozjazdy teraz, nie? I SMA będzie miała dokładnie w to samo miejsce, nie? Tutaj widzę, że na prawo go kieruje. Na prawo go kieruję. No teraz pytanie, jak z tym, jak z wyjazdem? Tutaj się jakoś zmieniało też te zwrotnice. Jakiś klawisz był odpowiedzialny za zwrotnicę. Dobra. Dobra. Ja się boję, że po prostu... A gdzie ten mój skład jest? Stoi chyba, co? A, bo on nie ma wjazdu teraz. Teraz wjazdu nie dostał. Teraz to on stoi z brakiem wjazdu. Dobra, muszę go przejąć. No i teraz ten nie ma wjazdu. Rafik, teraz pewnie oba mają S1.
No i tamten chyba znowu rusza. Jak pierdziele. Co za gość. Stój, baranie. No kurwa, jedzie znowu. Baranie, masz S1. Gdzie jedziesz? No. Fuck. Jak można wyłączyć, Piotr? Nie można. No ale dobra, ten się przynajmniej pilnuje do S1. Błąd scenariuszu, no raczej, nie? Ale trzeba to jakoś... Shift i T. Dobra, żeby przejechać, Shift i T. Żeby przejechać, słuchajcie, to muszę zobaczyć, jak jest ustawiony rozjazd. On jest... Zaraz zobaczymy. Shift i T. O, dupa, nie działa. Nie mogę go rozstawić, przestawić, Shift i T. O, jest. Przestawiłem. Przestawiłem na wprost. Tu jest na wprost. OK. Dobra, słuchajcie, ja przyjadę przez S1 normalnie. Kibel? Tak, Rafiku, przełożyłem z tobą. No nic. Tylko macikę kolegę. Dobra, mamy 155 biletów, moi drodzy. No to teraz, kurde, do 200. Nie no, za tą akcję to musicie tutaj, kurde, dać 200. Dobra, tamten przynajmniej stoi, nie będzie na mnie wjeżdżał. Teraz zobaczę jeszcze ten rozjazd, czy on jest dobrze ustawiony. Chyba jest dobrze. Na wprost jest dobrze, jest na wprost. No, ciekawe, ciekawe. I zostało mi dosłownie parę tych, zobaczcie, parę mi zostało stacyjek. To będzie dopany moment. No, dokładnie, dokładnie. Ale to było piękne, jadę i patrzę, z naprzeciwka cię światło się palą, nie? Mówię, o matko. Dobra, tu jest zwrotnica na wprost i tu też jest na wprost. Okej, okay, może jakoś wyjadę stąd. Ale co za dzikus był, no. No tak, jeszcze 4 stacje nam zostało. Linię możesz pobrać sobie z forum maszyny, za darmo. Tak jak cały symulator, też jest za darmo. Co za gość, jak on tu wjechał? A ciekawe teraz, czy jak ja przyjadę, czy on dostanie wyjazd? Jestem ciekawy. Dobra, za 200 metrów mam zatrzymanie. Jestem ciekawy, czy on będzie miał na semaforze wyjazd. Pewnie nie. Coś się, Mirosław, musi dziać na live'ie. No to są live'y, właśnie to są live'y. Tu się wszystko może wydarzyć. Nie, on nie dostał wyjazdu. No nic, chyba scenariusz się rozprął. Ale nic to, ja spróbuję pojechać. Do końca. No dobra. Pasażerowie wysiadają. Pewnie nie będzie wyjazdu, coś podejrzewam, bo to będzie za zakrętem. O, starki są. Stoją stary 200. Star 200. Skrzyniowy star 200. Dobra. Zamykają się drzwi. Live bez lamy to live stracony. Tak, tak, tak. Bo to są live właśnie, żeby coś się działo. Andrzej, można to zgłosić. Można to napisać na forum maszyny, nie? Że taki był przypadek.
Nie wiem, czy to jest przypadek jednostkowy, czy każdemu się tak wydarzy, który będzie jechał tutaj, nie wiem. Czy tylko na tym pociągu to będzie, też nie wiem po prostu. Ale tamten nie dostał wyjazdu. To są wszystko jednotory, nie? O, się porobiło, no, porobiło się. Nie, Patryk, nie, właśnie nie. Ale patrzcie, wyjazd jest podany. Wyjazd jest podany, semafor jest duży. I mamy stara 200. Normalnie jest semafor duży. Może to specjalnie, tak. Sprawdzenie reakcji, nie? Mechanika. Słuchaj, to nie jest wykluczone, że to jest specjalne. Jest... dobra, rozjazd jest dobrze ustawiony, na wprost. Wszystko są jednotory. Ciekawe, czy ten się zamknie szlaban. Chyba nie, co? Fajny scenariusz kolizyjny. Zajebisty. Mi się podoba. Coś się dzieje, słuchajcie. Człowiek się nie nudzi. Nie, szlabany się nie zamykają. Nie, pociąg towarów w końcu nie pojechał. Nie. Rafik, Damian kieruje się na Madagaskar. Ciekawa trasa powrotna. Co? Jak to Rafik? On już odwystartował, tak? Jak na Madagaskar? To najpierw na Madagaskar leci? A nie prostą do góry? Przy podniesionych rogatkach max 20. No jechałem 30. Co by się stało, gdybym nie wjechał? No, różnie mogłoby się wydarzyć. Gdybym wjechał zbyt szybko, to... no to jest kolizja, wypadnięcie z torów, nie? Jak delikatnie, to raczej nie. Cześć Marko, podpalony. Mamy 162 bilety. No to, moi drodzy, do 200 dobijamy. Naprawdę, to będzie piękny wynik dzisiaj na... tutaj na tej linii 107 w Bieszczadach. Tylko musimy najpierw, słuchajcie, musicie dobić do 200 biletów. Krzysztof się wywaliło, w sensie internet, tak? I nachylenie 1,4%. Sporo. To już jest sporo, naprawdę sporo. Prędkość 30 na godzinkę. Samolot kieruje się na Madagaskar, utrzymuje flight level 320. Nieźle. Tak, w maszynie też może być ładne otoczenie, Marko, naprawdę. Co prawda dalsze tereny są średnio zrobione, ale tutaj blisko, gdzie są krzaczki, trawki, to wystarczy, naprawdę. Kilka drzewek z boku i jak nie będziesz tam daleko gdzieś patrzył, to, no, no, to jest naprawdę spoko. Naprawdę fajnie. Jest klimat, co? No nie, Mirosław, nie ogień na tłoki, bo tu jest ograniczenie 30. Nie no, Piotrek, tak naprawdę to tamten nie powinien wyjechać. Nie wiem, jak to się stało, że on wjechał. No ale wjechał. Był semafor zamknięty, on przejechał przez ten semafor i sobie poleciał do przodu, na kolizyjny. Na kurs kolizyjny. Dobra, teraz już jest, do 60 na godzinkę. To się rozpędzam. Czy w maszynie jest multiplayer? Nie. To znaczy jest coś tam, ale tak naprawdę można powiedzieć, że go nie ma. Jakiś tam tryb testowy tym, słuchajcie, w maszynie kiedyś coś tam było, ale to chyba nie działa w ogóle.
Andrzej, to nie pierwszy raz się tak zdarzyło? Nie, no były takie sytuacje już kiedyś, nie? Ale na tej linii pierwszy raz mi się to zdarzyło. Mbappé, może to jest odzwierciedlenie tamtych czasów, gdy systemy bezpieczeństwa nie były tak dobre jak dziś. Słuchaj, jest taka opcja, nie? Co miał autor na myśli, nie wiem, ale generalnie sytuacja taka wyszła. Czekaj, ostatnio w grudniu 2023 roku w Czechach na czołówkę wjechał u siebie dwa pociągi. I wciąż to się zdarza. No tak, no. A szczekociny? Też, nie? Też pociągi dwa na siebie, więc no kurde, no zdarzają się takie sytuacje w Czechach. Zbieg okoliczności, niestety takie sytuacje się zdarzają. Tak, jest dymek z grilla, jest. Musi być. Cały czas pod górę jadę teraz. 1,4% na... jak gdyby, jak się mówi, nie nachyłu, tylko zniesienia po prostu. Adam, akurat te rejony mapy, co jedziesz w maszynie, to mi się podobają. Piękne są, naprawdę. No niestety, w Szczekocinie gorzej. Janek, jesteś jedyną osobą, której coś takiego w tym scenariuszu udało się zrobić. No widzisz? Widzisz, Janek? Zdolny jestem, potrafię się. Ale generalnie jechałem zgodnie z przepisami. Tutaj, znaczy z przepisami. Jechałem zgodnie z semaforami, zatrzymywałem się na każdej stacji, tak jak tutaj prawidłnie powinno być, i ten pociąg po prostu mi wyjechał z tamtej stacji, nie? No ale się zdarzyło. Zniesienie ma promile. Pewnie, że ma promile. Pewnie, że ma promile. Mogło tyle nie pić. Piękny klimat. Czyżbyś Janek był też autorem też tej mniej więcej tej, tego scenariusza? Czy ja dobrze to odczytałem? Dobra, następna stacja Osławica. I później będzie 6 minut później nowy Łupków, no i po 14 Łupków. Powiem wam, że naprawdę jestem pod wrażeniem. Jestem pod wrażeniem całego tego scenariusza, tej pięknej mapki. Klimat jest po prostu niesamowity. Tu nie chodzi o prędkość, tu chodzi właśnie o ten taki klimat. A ten klimat tu jest. Janek, miałem przerobić blokadę liniową już jakiś czas temu, ale dopóki działało, to nie było to zasadne. No widzisz, mi się jednak udało. Mamy 172 bilety dzisiaj na tym pięknym, słuchajcie, na tej pięknej scenerii, na tym pięknej linii kolejowej. Już zostało 28 do 200. Dacie radę. Powoli dojeżdżamy, to i wy też dacie radę. Dobra, tutaj się schowam. Tutaj sporo drzew jest. O, teraz troszkę lepiej to widać, nie? Czuwak, czuwak. Nie wolisz Gdańsk czy Gdynię? Wolę Gdańsk. Jeżeli już z tych dwóch miast. Cześć Przemek. Kuba, ale wyrażaj się normalnie, dobra? X Kuba. Dokładnie, Patryk, bileciki do kontroli, bileciki do kontroli. Szanowni Państwo, proszę przygotować bilety do kontroli. Witam Jakub, witam. Mam na chwilę czasu, więc pomyślałem, że wpadnę. No to witaj Jakubie, co tam u Ciebie słychać, powiedz mi? Jak tam sprawy osobiste? W sensie tam ogarniasz?
słyszałem ostatnio, czytałem, że miałeś sporo spraw prywatnych. Adam, byłem w Gdańsku, moim zdaniem piękne miasto, zgadza się. Gdańsk jest ładny. No szczególnie staróweczka, no. Słynna gdańska staróweczka, piękna. Zawsze lubię. Witaj, Waldemar. Cały czas nachylenie, cały czas po kulkę teraz jadę. Dobra, i będzie stacyjka za chwilę. Jeżeli Mirosław mam być szczery, to pole może. Drogie dla mieszkańca, no wiesz, no zgadza się, no. Przemek, widzę linia 107. Na końcu Łupkowi jest tunel graniczny. No to ja, Przemek, jadę na Łupków teraz, zobacz. Łupków to ostatnia stacja tutaj na tej linii. Jest tunel graniczny ze Słowacją. Granica jest w połowie tunelu, bardzo ładny tunel, warty obejrzenia w realu. Oto, Przemek, nie wiedziałem nawet tego. Czekajcie, bo ja muszę tutaj dojechać, a wzniesienie jest 1,5% do góry. Robson, zaraz będzie RP1, no. Krzysztof Wasiluk, przeczytaj regulamin, bardzo bym cię prosił. Rafiko, jak może to zadziałaj. A ten, Krzysztofa Wasiluka daj, żeby sobie przeczytał regulamin. No tak, właśnie. Miłej trasy, dzięki. Dojeżdżamy. Okej, a ja sobie wyjdę. Bo tutaj się tak fajnie to wygląda. Taka mała stacyjka, nie? Ale ładna jest. Jest klimacik. O, zjeżdża chłop. Dawaj do przodu. Witaj, Cerykow. To jest linia 107 Bieszczady. Jadę na Łupków teraz. No tak, dokładnie. W maszynie trzeba mieć klawiaturę, bo z klawiatury sterujesz lokomotywą. Co ty, nie masz klawiatury? XQ3RQ? Trudniejszego nie mogłeś sobie ustawić tego niku? Mamy 180 biletów. Jest, kurde, będzie blisko. Będzie blisko 200. Może te 200 uda się. Już zostały dwie stacje chyba. Nowy Łupków i Łupków. Moi drodzy, kasujcie bileciki, będą bardzo mile widziane. Już zostało tylko 20 bilecików. No ładnie to wygląda, ładnie. Mówię, ta trawa też fajną robotę robi. Ameryką. Mirosław, mówię, dwie stacje zostały, nie? Miejsca nie ma w wagonie, Pacyfik. Jest miejsce w wagonach. To całkiem sporo. Tutaj mamy jeszcze jakąś rzeczkę. Ograniczenie do 10. Wow!
potężna. Cześć Kuba, już teraz mogę z tobą rozmawiać. Widzę, że umiesz czytać, to dobrze. Wróży generalnie. Czy można jeździć pociągami Intercity? Tak, można. Niestety nie ma Pendolino w symulatorze maszyna, ale jest za to EP09. Jest lokomotywa EU07, EP08. Co my tutaj jeszcze takiego mamy fajnego? Czekajcie, jedziemy. Witamy nowych w społeczności kanału. Witamy Michała. Ograniczenie za 200 metrów. Aha, tutaj jest jakiś mostek. Coś tam się na tym mostku dzieje. I tutaj każą, żeby te ograniczenie było do 10 km. Nie, Mirosław, spokojnie. No muszę zahamować przed mostkiem, to jest ograniczenie. Janku, co? Zremisowałeś z ruchem pod. Jesteś na pierwszym miejscu. To dobrze ci idzie, dobry z ciebie menadżer. Tak, liczników jest... No nie są to liczniki, bo licznik to masz jeden. Masz wskaźniki od ciśnienia, masz wskaźniki od obrotów, od napięcia, od przetwornic, masz wskaźniki ciśnienia oleju, zbiornika paliwa i tak dalej, no dużo tego jest. No ale to musisz być mieć, nie? Kiedyś było wszystko to analogowe, a dzisiaj to masz i w lokomotywach, czy w samolotach, wszystko cyfrowe. Janek, a my się znamy? Tak nie kojarzę. 187 biletów, pięknie, dobra. Teraz możemy trochę ruszyć. Janku, trzymam piłkarzy do złej kondycji i potem zmiany. To oszczędność w pewnym sensie. No, to uważaj na kontuzję, Janku, bo jak ci tam będą leciały kontuzje, to nie będziesz miał w nim grać. Raczej nie. No właśnie, to sobie odpowiedziałeś. No dobra, słuchajcie, tak jak wam mówiłem, został nowy Łupków, tu też będzie zatrzymanie i później parę kilometrów dalej będzie Łupków. I ja i tak jestem już tutaj, widzę, mocno po czasie. Przez tą sytuację z tym pociągiem, z tym Rumunem towarowym, który niestety na mnie wjechał, sytuacja się taka zdarzyła. Rzadko to się zdarza, ale się zdarzyło. Tak Dariuszu, głos wraca. I klimat wraca, głos wraca, nie jest źle. Oby już nie było lamy. No to wiesz, to lama to nie wyszła akurat z mojej strony, nie? Stefan, lama to wyszła chyba z strony scenariusza, no ale poradziliśmy sobie. Najważniejsze to sobie poradzić. Wejść z sytuacji. Dobra, 500 metrów i jest, powinien być peronik. Jutro Patryk prawdopodobnie też będzie live, tak. Wszystko na to wskazuje, że będzie live, chociaż jutro też wychodzę, ale to tak powiedzmy w środku dnia, na kilka godzin mnie nie będzie, ale tak, na pewno coś się uda zrobić. Stefan, Arma w poniedziałek, nie? Ajajajajajaj. Już za daleko. No ale to chodzi głównie o wagony. O wagony osobowe.
Zobaczymy, Mirosław, zobaczymy. Ja nie wiem, czy Gliwice będą w ogóle w Simrailu. Wiem, że ma być aktualizacja do Krakowa. Dobra, moi drodzy, mamy 189 biletów. Zostało 11. 11 bilecików. Epi napi już, ale cisza. Czy ja wiem, że cisza? Zobaczymy, Matrix, co będzie. Trzeba obserwować kanał. Janek, twoje miasto, znaczy twoje to które? Teraz jadę do Łupkowa. Kanał R2. Rozjazd ustawiony na wprost. Adam, ja nigdy pendolino nie jeździłem w realu. Jako pasażer kiedyś muszę spróbować. Ja też. Adam, mi się jeszcze pendolino nie udało jechać. Ale może też dlatego, że ja praktycznie pociągami się nie poruszam. Mamy 196 biletów. 4 brakuje. Dobra, i już jest, słuchajcie, informacja, że będzie tam pewnie wjazd na 40. Tak, bileciki do kontroli, bileciki do kontroli. Jeszcze brakuje 3 biletów. Ja pierdziu. Jesteśmy już blisko. A, miałeś na myśli, jakby się zatrzymałem. Nie no, ostatnia stacja nam zostaje. I zostały, słuchajcie, 2 bilety. 2 bilety. Wjazd na 40 będzie. Dobra, to jest tak, zostawię, żebym gdzieś tak 40 na godzinkę jechał. Jeszcze mamy mostek. Piękna ta, piękny ten scenariusz, naprawdę. Ma klimat, przede wszystkim tutaj głównie chodzi o klimat. Wiadomo, że takimi lokomotywami się tutaj szybko nie jeździ. A tutaj zobaczcie, że to wzniesienia robią różnicę, naprawdę. Ta lokomotywa ma ciężko się tam na przykład wspiąć troszkę. Znaczy ciężko, no jedzie, ale... Ale jednak czuć te wzniesienie. Mamy to! 201 biletów. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Piękny wynik, moi drodzy. Wjeżdżamy już do Łupkowa. Jestem ciekawy, czy tutaj przed tym właśnie Łupkowem będzie gdzieś widoczny ten tunel, którym tutaj kolega pisał na Słowację. Pięknie, bardzo Wam dziękuję. Słuchajcie, mamy to, 203 bilety. Oczywiście, wiadomo, chodzi o zasięg. Dobra, wjeżdżamy. Mamy 40. Semaforek. Kierownica też już coraz bliżej. Tak, już 52% jest, już jest uzbierane dzięki Wam, którzy się oczywiście dokładaliście tutaj do celu na ten rok. To jest taki cel strategiczny, słuchajcie. I zjeżdżam na peronik tutaj na prawo. Muszę go trzymać, bo to jest 2% nachylenia, nie? Także sporo. I jesteśmy w Łupkowie. No, Przemek, raczej nie będzie. Jest już Łupków, już dojeżdżam. Jako ze stacji Łupków tunelu nie widać. Trzeba jeszcze podjechać około kilometra. A wiesz co, ja podejdę kamerą, zobaczę, czy w ogóle on tutaj jest. Mamy tak, 207 biletów. Wielkie, wielkie dzięki.
No dobra, wysiadka, moi drodzy. Dojechaliśmy do Łupkowa, ja sobie wyjdę z lokomotywy. Dojechaliśmy do końca, piękna sprawa. To jeszcze szybko przelecę się kamerką. Tutaj jaka ładna stacyjka, nie? Klimatyczna. Nawet tutaj z godłem, z herbem, fajnie to wygląda. Piękna sprawa. Dobra, i kamerką szybko się przejdę. Czekajcie, bo z kontrolem jest jeszcze chyba szybciej. O, i tu znowu jest. Co to jest? Bardzo bym was prosił, odnajdźcie. Do czego to służy w ogóle? Co to za konstrukcja na torze kolejowym? Co to miało robić? Dobra, muszę podnieść kamerkę. Tu idzie tor, idzie tor, idzie tor. A tutaj widzicie, bo to jest obniżenie. Muszę cały czas kamerę podnosić. Idzie tutaj tor, idzie tutaj tor. A tu chyba, co? Teoretycznie nie ma tunelu, idzie tor. Ale zagłębia się tak jak w ziemię, czyli rozumiem, że tutaj jest ten tunel mniej więcej. A widzicie. Kontrola graniczna, czyli tu Słowacja już jest. No, jakby fizycznie nie ma fizycznie tunelu. Dawna granica, no tak, tak. Wszystko co dobre kiedyś się kończy, zgadza się. Także tak, moi drodzy, tak to wygląda, jeśli chodzi o linię 107. My tu kiedyś wrócimy jeszcze. Piękna sprawa. Ale już na maszynę przygotuję coś innego, na następną. A proszę was, kto tam coś znajdzie, kiedyś ten film będzie oglądał, to napiszcie w komentarzu pod tym filmem, do czego to w ogóle może służyć. Co to takiego jest? Czy to jest mynia dla pociągów? Co mi to mynia nie przypomina, ale nie mam pojęcia, co to jest. Jak ktoś będzie wiedział, to napiszcie w komentarzu pod filmem, do czego taka konstrukcja nad torem służy. Instalacja kontrolna. Jest taka opcja. Ale poczekajcie, Janek napisał. To służy do nasypywania piachu. No, piachu tak. To teraz już bym... No bo ktoś pisał do wody. Nie, do wody to nie, ale piachu tak. To jest maszyneria, słuchajcie, do piachu. O, i to się klei. Dobra, moi drodzy, bardzo, bardzo wam dziękuję dzisiaj za udział. Dziękuję za wszystkie zostawione bilety, 213. Natomiast zapraszam dzisiaj na godzinę 20, czyli za godzinkę, oczywiście VIP-ów, czyli zielonych, na spotkanie na żywo. Dziękuję wam za uwagę. Zapraszam na kolejne materiały z maszyny i nie tylko. I do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się, pa!